Instrukcja wielokrotnego wyboru switch case. Instrukcja wyboru warunkowego switch działa podobnie do instrukcji wyboru warunkowego if. Instrukcja ta pozwala w prosty sposób stworzyć wiele warunków dla dużej liczby wartości jednej zmiennej. Stwórzmy program pokazujący działanie tej instrukcji. Nazwij nowy projekt switch. Do okna głównego dodaj obieg numeric up down. Wartość początkowa, odpowiada za nią właściwość value, ustaw na 1. Dodaj obiekt typu label. Jako etykietę wpisz wartość od 1 do 5. Zmień etykietę okna głównego na switch. Wstaw przycisk obiekt button. Nadaj przyciskowi etykietę sprawdź. Dla ułatwienia zmień nazwę obiektu numeric up down z numeric up down 1 na liczba. Kliknij dwukrotnie w przycisk Sprawdź. Wpisz instrukcję switch. W nawiasie wpisz zmienną, której będzie dotyczyła instrukcja. Będzie to właściwość value obiektu typu numeric up down, który nazwaliśmy liczba. Właściwość value zwraca wartość niekompatybilną z funkcją, więc zaistnieje konieczność konwersji zwracanej wartości do postaci byte za pomocą funkcji toByte. Jako argument instrukcji switch wpisz wynik konwersji właściwości value obiektu nazwy liczba za pomocą funkcji toByte. Po instrukcji switch w nawiasach klamrowych nastąpi definicja warunków dla konkretnych wartości zmiennej podanej jako argument instrukcji switch. Każdy z warunków rozpoczyna się instrukcją case. Następnie po spacji należy wpisać wartość, przy której warunek będzie spełniony. Po symbolu dwukropka należy wpisać instrukcje, które mają zostać wykonane w przypadku spełnienia warunków równości zmiennej podanej jako argument instrukcji switch z wartością podaną po instrukcji case. Nasz program będzie wyświetlał okno z informacją o wybranej przez użytkownika wartości. Po wpisaniu wszystkich instrukcji należy zakończyć definicję instrukcją break, aby przerwać dalsze wykonywanie instrukcji switch.
Podobnie wpisz dla kolejnych wartości. Na końcu należy wpisać instrukcję default. Kod zawarty po dwukropku zostanie wykonany w przypadku, gdy nie zaistnieje żaden z warunków case lub nie zostanie użyta instrukcja break na końcu któregoś z warunków. Uruchom program i sprawdź jego działanie.